Witajcie przyjaciele, ja nazywam się Rafał Grodzki, nazywamy się Kościół Mocy, jesteśmy ruchem przebudzeniowym Federacji Apostolskiej Obóz Boży. My tutaj, jako Kościół, jesteśmy ludźmi, którzy poznali Jezusa osobiście. Jesteśmy ludźmi wdzięcznymi w sercu za to, co Jezus zrobił na krzyżu. I ta wdzięczność jest w ogóle czymś, co w naszym życiu zaowocowało. Każdy człowiek zostanie skonfrontowany z tym, co zrobił z dziełem krzyża Golgoty. Każdy człowiek stanie przed Bogiem i zostanie mu zadane pytanie: co zrobiłeś z dziełem krzyża? Co zrobiłeś z moim synem, który umarł za twoje grzechy? Każdy człowiek zostanie postawiony przed takim sądem. Ale tutaj na ziemi jest szansa dla każdego, aby się pojednać z Bogiem przez Jezusa, aby uwierzyć i stać się wdzięcznym za to, co Jezus zrobił na krzyżu. I w tym cały skopuł, że jest ta szansa tutaj na ziemi, ale ludzie jej nie wykorzystują i nie biorą, mimo że Jezus umarł za ciebie i za ciebie i za ciebie, to ty dzisiaj sobie drwisz z tego, kiedy słyszysz słowa, które ja tutaj głoszę. Ale On umarł za ciebie i bez względu na to, co ty sobie teraz myślisz, staniesz przed sądem i zostaniesz osądzony za to, jak ustosunkowałeś się do krzyża Golgoty, do najpotężniejszego dzieła, jakie wykonało się w całym wszechświecie. Chciałem ci dzisiaj powiedzieć, bo to, co mówię, to dobra nowina, że szansa jest dla każdego. Chciałem ci też powiedzieć, że to, co mówi religia, to kłamstwo. Religia od małego uczy człowieka zasługiwania, bycia dobrym człowiekiem, przyjmowania jakichś sakramentów, z których nie wiesz do końca, o co chodzi. Ale nie tak się sprawa ma z Ojcem, nie tak się sprawa ma z Jezusem. Jezus Chrystus, On umarł za ciebie nie po to, abyś ty klepał jakieś durne regułki. On umarł za ciebie nie po to, abyś ty uczestniczył w jakichś rytuałach nie wiadomo po co. On umarł za ciebie, abyś nie poszedł do piekła i abyś nie zginął na wieki. I od ciebie zależy, jak ty się do tego ustosunkujesz. Nie można sobie zasłużyć na zbawienie. Zbawienie się przyjmuje. Zbawienie jest za darmo. Zbawienie się przyjmuje za darmo przez wiarę. Przez wiarę i tak się idzie do nieba. I ja tak poszedłem do nieba. Już dziś jestem w niebie, mimo że jestem tu na ziemi. A byłem zwykłym przestępcą i bandziorem, który okradał ludzi, handlował narkotykami, jeździł do krajów trzeciego świata robić lewe interesy. Byłem zwykłym przestępcą, ale usłyszałem o Jezusie. Uwierzyłem w to, że On umarł za mnie. I stałem się najnormalniej w świecie wdzięcznym człowiekiem. Wdzięcznym za to, że On umarł za mnie, wziął wszystkie swoje grzechy na siebie, moje grzechy, przybił je do krzyża i darował mi karę. I to zrobił Jezus dla mnie. I ja jestem normalnym człowiekiem, który jest Mu najzwyczajniej w świecie wdzięczny. To jest mój Król. Uznałem Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Oddałem Mu swoje życie. Postawiłem Go w swoim życiu najwyżej. Najwyżej! Jezus jest moim Panem, Jezus jest moim Królem. Nie musiałem sobie zasługiwać na nic, bo On za darmo za mnie umarł. Jego śmierć to Boży dar, to dar. A za dar się nie płaci. Jeśli próbujesz zapłacić dobrymi uczynkami za zbawienie, to jesteś w złym miejscu, ponieważ próbujesz zapłacić za dar, ponieważ nie rozumiesz tego potężnego dzieła i być może nie chcesz zrozumieć, ale ja jestem dzisiaj tutaj po to, aby ci rozjaśnić horyzont i powiedzieć ci, że zbawienie jest za darmo dla każdego, który wierzy. I to jest zapisane w starej waszej zakurzonej Biblii. I nie potrzeba nikogo. Jezus powiedział, kto do mnie przychodzi. Nie kto przychodzi do kościoła. Nie kto przychodzi do księdza. Kto do mnie przychodzi na wieki, nie umrze, ale będzie żył. I ja ci dzisiaj powiem, jak to zrobić. Przyjdź do Jezusa osobiście. Jeżeli masz w sercu pragnienie pojednania się z Bogiem
i bez względu na to, ile w życiu nagrzeszyłeś. Bo ja byłem przestępcą i to nie jest ważne. Możesz być dobrym człowiekiem, przykładnym mężem, ale i tak idziesz do piekła, jeśli się nie pojednasz z Jezusem. I dzisiaj możesz w swoim pokoju, możesz też podejść do nas, poprowadzimy cię w modlitwie. Ale jeśli się wstydzisz, to do niczego cię nie namawiam, bo to twoja sprawa z Bogiem, a ja jestem po to, aby ci to ogłosić. A zatem, kiedy będziesz w domu, zamknij się w swoim pokoju, stań przed Jezusem i powiedz Mu, że wierzysz w to, co zrobił dla Ciebie na krzyżu, że dziękujesz Mu za to i że jesteś wdzięczny w sercu, że wierzysz, że On trzeciego dnia zmartwychwstał, umarł za Twoje grzechy i zmartwychwstał i że zrobił to dla Ciebie osobiście. Ty musisz uwierzyć w to, że On to zrobił dla Ciebie osobiście. 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 Ludzie myślą, że gdzieś tam przy okazji za mnie umarł wśród miliardów ludzi. Kolejny błąd. Gdybyś się sam urodził na tej ziemi, On by przyszedł i za samego Ciebie poniósł taką samą karę, jak za wszystkich ludzi. Stajesz dzisiaj dzięki poselstwu, które ja Ci głoszę. Stajesz dzisiaj przed możliwością wyboru albo życia, albo śmierci. Bo te słowa, które ja dzisiaj wygłosiłem, one będą Cię sądzić w dniu ostatecznym. Nic Ci nie pomoże to, że powiesz, że byłeś dobrym człowiekiem, że chodziłeś do spowiedzi, do komunii, miałeś wszystkie sakramenty. To Ci nie pomoże, jeśli nie byłeś nigdy wdzięczny za dzieło krzyża. Jeśli nie byłeś nigdy wdzięczny za dzieło krzyża Golgoty. Nic Ci w życiu nie pomoże. A ja jestem dzisiaj tutaj w imieniu mojego ojca, w imieniu mojego taty, w imieniu Jezusa jestem tutaj i mówię Ci, jak jest. Mówię Ci, co Cię może uratować i jak się możesz uratować. Zatem jeśli chcesz, możesz tu przyjść do mnie. Powodlimy się o Ciebie, poprowadzimy Cię w modlitwie, oddasz życie Jezusowi. Jeszcze dzisiaj będziesz zbawiony. Kto chce, niech przyjdzie. Możesz to też zrobić w domu. Jeśli potrzebuje ktokolwiek z Was uzdrowienia, też jesteśmy tutaj po to, aby przynieść Wam życie. I to żadna jakaś wielka nowość, wielka nowina, bo to od tysięcy lat jest wiadome, że Jezus Chrystus wziął wszystkie choroby na siebie na krzyżu Golgoty i dzisiaj możesz być uzdrowiony. Jest napisane, będą kłaść ręce na chorych, a chorzy będą zdrowieć. Dziesiątki, setki ludzi są przez nas uzdrawianych dzięki potężnemu imieniu Jezus i dzięki temu, że wierzą w to. Bo wiara na tym świecie, na tej wierze opiera się wszystko. Wszystko. Wszystko jest oparte na wierze. To, w co wierzysz, to będziesz miał. Jeżeli wierzysz w osobę Jezusa Chrystusa, będziesz nagrodzony za to, że uwierzyłeś w osobę. Jeśli wierzysz w talizmany i nieme bożki z drewna wystrugane, zostaniesz przez te bożki zawstydzony. Każdy człowiek został przyjęty do nieba. Każdy, kto podjął decyzję w swoim sercu, decyzję o tym, że stawia na Jezusa. Ja postawiłem na Jezusa w więzieniu, w zakładzie karnym, kiedy miałem już dość swojego życia. Myślałem, że jestem jak najniżej, że już się niżej nie da. I akurat to był ten czas, kiedy zawołałem do Jezusa. Powiedziałem Mu: Jezusie, ratuj mnie, bo ja tak dalej nie mogę. I On mnie uratował. On przyszedł wtedy do mnie i wlał we mnie swojego świętego ducha. Wtedy, od tego dnia, w więzieniu, kiedy narodziłem się na nowo, kiedy uwierzyłem prawdziwie w Jezusa, ja zrozumiałem, że wszystkie grzechy są mi przebaczone. Zrozumiałem, że nie idę do piekła. Kolejną rzeczą to było to, że znienawidziłem grzech, w którym żyłem. I z przestępcy stałem się człowiekiem, który nienawidzi grzech. Do dziś nienawidzę grzechu i tak już pozostanie do końca tych dni na tej ziemi. Ale Ty też możesz odwrócić się, nawrócić się
zawrócić z błędnej drogi i oddać życie Jezusowi. Amen.